Hej, od czego zacząć naukę gry na gitarze? To, co tutaj teraz chcę powiedzieć, jest takim ogólnie pojętym zbiorem wskazówek, od których najlepiej zacząć granie. Czyli pierwsza rzecz to jest trzymanie gitary. Najlepiej sobie zobaczyć jeden z filmików, który wcześniej zrobiłem. Sobie tylko to dalej przybliżę. Trzymanie gitary właśnie. Sobie najlepiej zobaczyć, jak trzymać. To jest najważniejsza rzecz, żeby czuć się komfortowo, tak żeby dosięgać palcami do grubych strun, jak i do cienkich strun. Jeśli na przykład walniemy tu kciuk, to tu ciężko, tu jeszcze ciężej. Więc zobaczcie sobie na jeden z filmików, jak trzymać kciuk lub filmik, jak układać palce. No i teraz kolejny filmik, który warto, żebyście sobie zobaczyli, to właśnie jest ćwiczenie na paluszki. Raz, dwa, trzy, cztery. To ćwiczenie pajączek w metalu, czy ty pajączek raczej właśnie takim na klinie, póki co. Granie palcami wzdłuż gryfu, tak żeby poczuć się komfortowo. I tu, i wzdłuż, i tutaj gdzieś na wysokim rejestrze, jak i w niski. To są te rzeczy. Czyli cały czas trzymanie komfortowo gitary, tak żeby ta ręka była, gryf nie opadał, gdzieś nie uciekał. Jeśli gdzieś gryf ucieka, to ciężko nam jest grać. Najlepiej, żeby było troszeczkę do góry. No i granie tak, żeby czuć się komfortowo z kolei z ręką na różnych progach. Teraz rzecz kolejna to jest kostkowanie. Obniżę sobie tą gitarkę. Teraz jest jakby relacja uderzania tutaj, trzymania ręki, jak i wydobywanie tych dźwięków. Najlepiej zobaczyć sobie lekcję, jak trzymać kostkę, jak znaleźć punkt oparcia na korpusie. To jest dosyć istotne. Wiadomo, najlepiej, żeby każdy z tych rzeczy sobie robić na spokojnie, tak żeby dosyć się zaznajomić z daną rzeczą. Nie, że na przykład przegram sobie tu, super, mogę teraz grać zupełnie metal. To najlepiej sobie zrobić tak, żeby za każdym razem, kiedy bierzemy gitarę, spróbować sobie, do ustawienia nie trzeba za każdym razem sobie ustawiać i wyszukiwać. Najlepiej mieć ustawienie gitary stałe, obcykane za każdym razem, ale sobie za każdym razem przegrywać. Troszeczkę sobie poprzegrywam palcami, troszeczkę puste struny, czyli to jest teraz naprzemienne kostkowanie. Też zobaczcie filmik odnośnie naprzemiennego kostkowania. Na pustych strunach kolejna rzecz, robienie poprzeczki barra, przydatnej w akordach, w graniu akordami. Kolejna rzecz, właśnie żeby sobie obczaić, akordy barra, które też mam filmik zrobiony, najlepiej sobie go zobaczyć. Skoro już jesteśmy przy akordach, to jest kwestia znowu wyszukiwania układu palców do akordów molowych, durowych. Też mam zrobione inne filmiki. Jeśli już jesteśmy znowu przy akordach, teraz chodzi o uderzanie. Też sobie zobaczcie na filmik odnośnie uderzania, kostkowania, różnicowanie brzmienia. Też był taki filmik, żeby sobie zobaczyć, w którym miejscu, jak gitara brzmi. Ustawienie gitary. To jest też dosyć istotna rzecz. Czy przetwornik ten przy gryfie, czy przetwornik przy mosteczku. Wszystko to możecie sobie obejrzeć. I widzicie teraz, jaka to jest zależność. Najpierw w ogóle bierzemy gitarę, jak to sobie utrzymać. Później, jak trzymać ten kciuk z tej ręki. Jak trzymać palce, jak przesuwać sobie, jak się bawić, jak robić ćwiczenia na klinie, jak i na przesterze z tymi rzeczami, jak tu robić właśnie poprzeczkę. Wszystko to ma swoje zależności. Uderzanie, mamy akordy, uderzanie. Później jeśli włączamy przester, uwaga.
palmuting, czyli muting, czyli trzymanie nadgarstka prawej ręki. Flażolety wymuszone. Slajdy, czyli to wszystko musicie najpierw sobie po kolei robić. Wiem, że w tym filmiku teraz mam dużo gadania strasznie, a mało czegoś konkretnego. Jednak mi się wydaje, że to jest to jakoś może rozjaśni, co robić. Najpierw na klinie ustawianie gitary, później na przesterze tłumienie tą ręką. Tłumienie też lewą ręką, też jest filmik jak tłumić. Rytmika w metalu, czyli ten patataj, który też zrobiłem filmik. To są takie te podstawowe rzeczy, które powinniście sobie obczajać. Pozostałe, jak skale, pentatoniki, jakieś, nie wiem, artykulacyjne rzeczy, to są już, można powiedzieć, wyższą szkołą jazdy poniekąd. Aczkolwiek nie zrażajcie się zupełnie, że wyższa szkoła jazdy to nie oznacza wcale, że macie to zagrać za jakiś rok. Najlepiej przećwiczyć sobie przez kilka dni, czy tam kilka tygodni te podstawowe rzeczy, co teraz mówię, a później się zabierać od razu za skalę. W międzyczasie oczywiście granie coverów. Więc dużo jest w tym zabawy i mam nadzieję, że ten krótki przewodnik da wam jakieś podstawy, jak to zrobić. Jak już wybraliście gitarę, mam nadzieję, że najlepiej zasugerowaliście się moimi wypocinami z wcześniejszych filmików. No to myślę, że to na razie tyle. Jak się wam nie podoba, to piszcie. Jak się podoba, też piszcie. Może pomogłem, a może nie. Papatki.